Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony UD i witam was w kolejnym materiale z gry Pokémon Alpha Sapphire. No i ostatnio pojmaliśmy prawie wszystkie Regi, no bo jeszcze oczywiście został Regigigas, ale dzisiaj nie. Dzisiaj nie zamierzam go łapać, dzisiaj zamierzam złapać innego Pokémona, a Pokémonem tym jest Heatran. Serio ludzie, nie robię sobie żartów. Naprawdę zamierzam złapać Heatrana. Niektórzy się teraz mogą zastanawiać, no i co tak przeżywasz, co tak dramatyzujesz, czemu ten smutny głos, Heatran, no tylko typowa legenda. A ja powiem wam, że jest powód, dla którego jestem w ogóle smutny i te sprawy. A powodem tym jest to, że ci co oglądali serię z Sacred Goldów to wiedzą. Heatran wtedy stał się jedną z moich znienawidzonych legend. Po prostu tego Pokémona nienawidzę. Nienawidzę jak tylko da się go nienawidzić. Naprawdę, zdenerwował mnie wtedy niesamowicie. Jak to będzie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, wiem jedynie, że musimy się udać właśnie... Gdzie musimy się udać? Fortree City, tak jest, tutaj. Fortree City, przypomniało mi się. W samym mieście go nie ma. Nie, ale jest gdzieś w okolicach miasta. Myślę, że niektórzy mogą się domyślić, gdzie. Dobra, ludzie, tak więc słuchajcie. Łapa w górę to jeden zniszczony Heatran. Tak jest. Zróbmy wszystko, żeby Heatrany czuły ból. Jestem straszny, zdaję sobie z tego sprawę. Ale taka prawda. Heatrana nie polubię. No chyba. Chyba, że odpokutuje. Ma szansę odpokutować jak najbardziej. Wszystko jest możliwe. Oczywiście, jeżeli chce to zrobić, no to musi się złapać. Co jest chyba logiczne. Jeżeli złapie się szybko, bez jakichś tam większych problemów, to wtedy powiedzmy, że mogę mu wybaczyć. O nie, ja źle poszedłem. Już widzę, że źle poszedłem, ponieważ mamy iść tutaj. I wychodzimy. Coś blokuje nam przejście, oczywiście. Jest to niewidzialna przeszkoda. No i teraz jak użyjemy Devonscope'a, znajdziemy Pokemona, którym oczywiście jest Kecleon. Wiadomo, no bo kto inny. Kto inny tutaj staje się niewidoczny? No nikt. Sorry Kecleonku, już cię mamy. Kecleonem to został, wiecie, ten. Kecleonem to został Karol u mnie w teamie, aczkolwiek nie używałem go aż tak często, no bo już miałem jednak ten skład gotowy. No i dobra. Teraz trzeba troszeczkę popływać i znaleźć jaskinię. Tylko gdzie tu jest jaskinia? Czy blisko? Blisko, mega blisko. Patrzcie, jaka wielka jaskinia. Takie wejście tylko dla grubasa Heatrana może być. Sunny Day. No w sumie jakiego innego teama można się spodziewać po miejscu, w którym jakby nie patrzeć, będzie możliwość złapania Pokemona, który tutaj ogniem nawala jak mało kto. W ogóle co tak ciemno? Ej, strasznie ciemno. Full heal. No to świetnie. Full heal może być. Tylko, że na full healu to mi tak samym sobie to nie zależy. Co się dzieje? Proszę, patrzcie kogo my tu mamy. Hej, co ona robi? Kobieto, to jest niemożliwe. Co ty wyprawiasz? Weź ty mi wytłumacz. Wow. To tak jakby to moja postać mówiła, ale to nie mówi moja postać. Moja postać nigdy nie mówi. Aha, żeby spotkać rzadkiego Pokemona. Tak, jestem właśnie tutaj po to. Och, ty też, rozumiem. Tak, Fire Type Pokemonowe. Nie tylko Fire, ale nawet Steel Type. No ale ją to akurat interesują głównie ogniste Pokemony, oczywiście. Więc wiecie. Troszkę ją znamy. No i co teraz? Co teraz? Poszła sobie. Odblokowując nam przejście, więc idziemy. Idziemy również w dół. Jeżeli mamy zamiar spotkać lawowego Pokemona, no to chyba trzeba się naprawdę bardzo, bardzo w dół kierować. O kurde, czekajcie. No i gdzie ja mam iść? A co tu jest? Charizardite Y, czyli mamy przedmiot do mega ewolucji Charizarda w formę Y, czyli wtedy w tą formę, w którą nie zmienia swoich typów. A to ciekawe, naprawdę. Jeszcze mega ewolucji takiego, wiecie, Charizarda na X-a, to tutaj nie miałem. Chyba nie. Tam nie przejdziemy. Tutaj również nic nie ma. Może tutaj. Nie, tutaj również nic. Nigdzie nic nie ma. Może tu. Tam jest jakaś dziura.
Tylko, że trzeba by przepchnąć. Dobra, trzeba przepchnąć. No kurde, nie tu chciałem. Nie chcę stąd wychodzić. Muszę coś zrobić, żeby przepchnąć ten kamień. Zgaduję, że tu pewnie będzie jakieś inne wyjście. Tak, dobra, jest. Przejście będzie tam na pewno. Ej, zaraz, nie ma przejścia. Ej, nie podoba mi się to absolutnie. A nie, jest przejście, kurde. Czasami to jestem ślepy, nie widzę schodów, jak są tak, wiecie, umieszczone, ale dobra, już mamy. Ale to mi tylko umożliwia takie szybsze przejście później. No w sumie to tak. Nic więcej mi to nie daje. Możemy zejść jeszcze niżej. Jest tutaj tak gorąco, że nie możesz przestać się pocić. O cholera. Patrzcie, mamy kolejny portal. Kolejny portal chupy. Tym razem nie popełnię żadnego błędu. Oczywiście zapiszemy sobie. I trzymajcie kciuki, żeby to było proste złapanie tego Pokemona. Trzymać mocno kciuki, zobaczymy. Tak, chcę zobaczyć tam w głąb tego portalu, co tam się dzieje. I patrzcie. Nadchodzi. Przeklęty Heatran. Przeklęty. Dobra, słuchaj Heatran, słuchaj kumpel. Niestety to cię muszę potraktować Thunder Wave'em. O nie, i znowu użyłem Thunder Wave'a zamiast Quick Balla. Rozumiem, że Quick Ball już może nie zadziałać. Wiecie co, walić Quick Balla. Osłabimy go najbardziej jak się da. Niech to będzie moja najlepsza taktyka, dawaj Discharge'a. Nie wiem ile mu zabiorę. Teoretycznie trochę mogę. Ale to tak powiedziałbym. Dobry damage. Dobry damage, ponieważ jeżeli jeszcze raz walniemy, może użyj już Volt Switcha, już zaraz sobie zmienimy. Zobaczmy ile Volt Switch zabiera. Tylko mówię, no nie ubij czasem. Świetnie. Idealny damage. Damy Sceptile, który może mieć o tyle problem, że wiecie, jednak to jest Pokémon stalowy, żeby tutaj dostał jakoś mocno, no to trzeba się postarać. Ale damy sobie tutaj może Mega Ewolucję. Scary Face. Dobra, obniżanie szybkości. Ja myślę, że mój Pokémon, mimo tego, że będzie miał obniżoną teraz mocno prędkość o połowę, to i tak mogę go jakoś wyprzedzić. Myślę nawet, że jest taka szansa. No oczywiście Mega Ewolucja to jest już inna sprawa. Zawsze ma jakby priority, żeby Pokémon Mega ewoluował. Ale czekamy. Ile zabierzemy? Muszę mu jak najszybciej zabrać ten HP. Oczywiście będę próbował Dusk Balli. No wiecie, Dusk Balle już nie raz, nie dwa mnie zawiodły, ale może znowu Scary Face. No Heatran, słuchaj, z tą swoją mordą, to ty nie musisz używać Scary Face'a. Ty już masz od razu atak Scary Face'em na starcie. Pasywna umiejętność. Pięknie, jeden HP zostawione. I Crunch teraz. No Crunch to taki atak, no aż się dziwię, że Crunch. Tym razem ogniste, wiecie, ciosy już nam nie zadziałają super efektywnie, no bo mamy typ smoczy. No ale dobra. Trzymać kciuki, żeby to jakoś się udało, żeby to było w końcu szybkie łapanie legendy. Dawaj, Duskballa. Proszę cię, no bądź jedyną legendą. No Heatran, masz szansę się naprawić. Masz szansę pokazać światu, że jednak nie jesteś tak wrednym i podłym Pokémonem. Dobra, czyli ma tak Crunch'a, Scarface'a, Metal Sound. No i na pewno jakiś, nie wiem, może Lava Plume, coś w tym stylu, bo chyba jeszcze nie pokazał tego jednego ataku. Nie wiem, tak mi się wydaje. No dawaj. No, raz, dwa, trzy. Nie wierzę, ludzie. Ja w to po prostu nie wierzę. Złapaliśmy Heatrana za drugim Dusk Ballem. Dobra, oficjalnie chcę powiedzieć, że Heatran, mogę mu wybaczyć. Nie złapał się może za pierwszym Dusk Ballem, no nie oszukujmy, aż tak dobrze to nie będzie. Ale za drugim? Nie wiem co powiedzieć Heatran po prostu. Po prostu Heatran mnie oczarował, powiem wam. Jestem naprawdę w wielkim szoku. Dobra, nic więcej tutaj nie ma, złapaliśmy go. No świetnie, czy jest jeszcze coś ciekawego ogólnie w tej jaskini? Czy jeszcze coś ciekawego mogę znaleźć? Tak wiecie, warto wydaje mi się zawsze troszeczkę poszperać, posprawdzać, ale chyba nic tu nie ma. Bo tu żadnego przejścia też nie ma. No tutaj było to, żeby dostać to dla Charizarda. No tak. Ale tak to nic więcej tutaj się po prostu nie znajduje. Ogólnie jaskinia, ta jaskinia jest jakaś taka strasznie ciemna. Mam wrażenie, że jest wręcz ciemniejsza niż, wiecie, te jaskinie, w których byłem do tej pory. Albo tak mi się po prostu wydaje. Tu nie można nigdzie surfować i coś zwiedzać, coś sprawdzać. Te sprawy, nie. Chyba czegoś takiego tutaj nie ma. Nie ma żadnych przejść, ale mówię, wolę się rozejrzeć. Dokładnie, sprawdzić. Nie, no tutaj raczej nic nie ma. No dobra, ludzie, to wychodzimy.
Ej, serio, nie żeby coś, ale nie spodziewałem się, że materiał dzisiejszy będzie tak krótki, że tak szybko po prostu sprawdzimy, czy Hitran się złapie. Ja jestem w szoku. Ja jestem po prostu w jednym wielkim szoku, że Hitran jakby chciał powiedzieć: słuchaj, Judy, nienawidziłeś mnie tak długo. Byłeś powodem, dla którego wszystkie hitrany na świecie były po prostu znienawidzone. Wiele osób dzięki mnie właśnie też znienawidziło hitrana, przypominając sobie, jak bardzo mnie zdenerwował. A tu proszę, od razu, za drugim. Aż sobie zobaczymy, czy masz jeszcze jakieś dobre statystyki. Warto jednak zawsze, wiecie, sobie chociaż troszeczkę popatrzeć do wzięcia. Pokażcie mi go. Pokażcie tego legendarnego Pokemona Heatran. 90 ataku, 124 obrony, 150 specjalnego ataku, 126 specjalnej obrony i Speed 93, Timid Flashfire. Okej, dobra. Ej, serio, ludzie. Dynamiczny odcinek, strasznie dynamiczny odcinek. Oby łapanie pozostałych legend szło mi równie dobrze. Trzymajcie kciuki za mnie, więc. Oczywiście nie zapomnijcie dla Heatrana, że się naprawdę złapał, zostawić łapy w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale to tyle na dziś. Tak więc cześć i czołem i do kolejnego. Hej!